Podobno kupując Harley'a płacimy za legendę, a motocykl dostajemy w gratisie. Skoro jest tak legendarny, no to postanowiliśmy rozpocząć nasz kolejny test pod równie legendarną miejscówką, mianowicie pod warszawskim pubem Dwa Koła. Harley Davidson model Sport Glide, zaprezentowany jesienią ubiegłego roku na targach Heikma. No ale dopiero teraz udało nam się na nim pojeździć. Skąd w nazwie Sport Glide'a wzięło się słówko sport? No, w mojej ocenie to znalazło się tam zupełnie przez przypadek, bo oczywiście Sport Glide ze sportem nie ma kompletnie nic wspólnego. Wprawdzie ramę i całe podwozie w całej rodzinie Softail, nie tylko w modelu Sport Glide, znacznie usztywniono w stosunku do poprzedników i rzeczywiście te możliwości jazdy Softailami po zakrętach są teraz znacznie poprawione w stosunku do tego, co było, no ale wciąż do sportu to jeszcze daleko. Przy większych złożeniach dość szybko zaczynamy przycierać podnóżkami, no i tak zabawa się kończy. No ale to nie są motocykle do ścigania się ani do jazdy po bardzo ciasnych zakrętach, tylko do upajania się spokojną jazdą, do cruisingu, do czerpania frajdy z łapania wiatru we włosy i złapania much w zęby, czy jakoś tak. Za kierownicą tego motocykla możecie poczuć się jak współczesny cowboy albo jak Arnold Schwarzenegger, chyba tak się zwał gość, aczkolwiek on w tym Terminatorze to chyba jeździł fatboyem, coś pomyślałem. No dobra, ale wróćmy do konkretów. Skoro już wspomniałem o rodzinie Softail, to jestem winny słowo wyjaśnienia tym, którzy z Harley'ami nie są na bieżąco. Więc czym charakteryzują się wszystkie Softaile? Otóż charakterystyczną cechą wszystkich Softaili jest symulowanie sztywnego tyłu, sztywnej ramy. Tak jak to było wiele, kilkadziesiąt lat temu stosowane. Oczywiście teraz nikt sztywnej ramy nie chce mieć, natomiast fajnie to wygląda. Element resorująco tłumiący jest tutaj sprytnie ukryty, także trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby go odnaleźć. Obecność normalnego tylnego zawieszenia z pełną amortyzacją tkań zdradza tylko to pokrętło, które służy do tego, żeby sobie ustawić wstępne napięcie sprężyny. Silnik Milwaukee 8. Nic nowego, to znaczy testowałem już ten silnik w innych Harley'ach, bo Harley tak ma, że jak ma jeden silnik, to wykorzystuje go w pełnej gamie modelowej. 107 cali, co oznacza dokładnie 1745 cm3. Najbardziej charakterystyczna cecha tego Milwaukee 8 to jest fakt obecności w każdym cylindrze czterech zaworów, a nie dwóch, jak to było dotychczas. Jest to pierwszy seryjnie produkowany przez Harley'a silnik z czterema zaworami na cylinder. W zasadzie można by powiedzieć, że w narodzinach tego silnika palcem maczaliśmy również my, to znaczy Europejczycy, ponieważ Harley musiał stworzyć ośmiozaworówkę po to, aby spełnić te nasze normy emisji spalin, czyli Euro 4. Czasami pytacie nas, dlaczego Harley nigdy nie chwali się mocą swoich jednostek napędowych. No i rzeczywiście tak jest, na stronie Harley'a próżno szukać wartości mocy maksymalnej ich silników. Oczywiście my mamy na to swój sposób, po prostu zaglądamy w dowód rejestracyjny, tam mamy wartość mocy w kilowatach, mnożymy razy 1,36, no i mamy wartość w koniach. Tutaj jest to dokładnie 91 koni mechanicznych, ale aż 145 Nm momentu obrotowego. No właśnie, i to jest sedno. Ludzie z Harley'a powiedzieli mi kiedyś, że oni nie chcą mówić o mocy, bo w tych motocyklach znacznie ważniejszy jest moment obrotowy. Jak powiedzą, że taki sprzęt ma 91 koni z prawie 1800 cm3, to ludzie powiedzą, ej, dlaczego tak mało? No właśnie, ale chłopakom z Harley'a chodzi o to, żeby się tym motocyklem przejechać, poczuć, co znaczy duży moment obrotowy, no i samemu zobaczyć, jak ten motocykl jeździ, a nie opierać się na tych cyferkach. Bo te 91 koni to rzeczywiście wrażenia nie robi. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beats fast and my bass down.
Myślisz sobie, że to zwyczajne siedzenie. Tymczasem to siedzenie z funkcją masażu pośladków. Oczywiście mam na myśli przyjemne wibracje generowane przez tę jednostkę napędową, co jest szczególnie odczuwalne w niskim zakresie obrotów i są to takie wibracje, które odbieram właśnie pozytywnie, a nie negatywnie. Excuseer, dames en heren. Je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valer, sorry. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. To jest szczególnie odczuwane w tym niskim zakresie obrotów, kiedy troszeczkę rozkręcamy silnik, wtedy te wibracje delikatnie znikają i zupełnie przestają być zauważalne. Kierowca przed oczami ma klasyczny, okrągły przeprędkościomierz i wbudowany w niego dyskretny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz z kolejną porcją informacji na kierownicy, identycznie jak praktycznie we wszystkich Harleyach, na których ostatnio jeździłem. Ten sam zestaw przełączników, no i te same denerwujące mnie kierunkowskazy, mianowicie prawy kierunkowskaz włączamy prawym kciukiem, lewy włączamy lewym kciukiem. Drodzy Amerykanie, klnę was na imię Harleya i Davidsona. Zróbcie wreszcie normalny przełącznik do kierunkowskazów, dokładnie taki sam, jaki robi reszta świata i nie upierajcie się przy tych swoich osobnych, no bo zwariować można. Pewnie jak ktoś jeździ takim motocyklem na co dzień, to się szybko przyzwyczai i nie będzie to dla niego problemu, ale jak my co tydzień wsiadamy na inny motocykl, to ciężko nam się do tego przyzwyczaić. Harley wcale nie musi być bardzo drogi. Udowodnił to chociażby model Street Rod, kosztujący coś w okolicach 30 tysięcy złotych. No ale niestety, Sport Glide niczego nie chce nam takiego udowadniać i kosztuje dość sporo, bo w okolicach 77 tysięcy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego na czeskich. No to śpieszę wyjaśnić. Otóż biuro Harleya odpowiedzialne za sprzedaż motocykli w tej części Europy jest zlokalizowane właśnie w czeskiej Pradze, no i stąd motocykle testowe również zarejestrowane są w Czechach. O co chodziło Amerykanom, kiedy projektowali Sportglide'a? No więc założenie było takie, że ma to być motocykl multifunkcjonalny, takim, którym najpierw możemy sobie jeździć stylowo po mieście, sprawiać, że koledzy z pracy zazdroszczą nam tego motocykla, że koleżanki z pracy nas pragną, wieczorem jedziemy do pubu, następnego dnia znowu kręcimy się po okolicy, ale kiedy przychodzi weekend albo kiedy przychodzi wreszcie upragniony urlop, no to bierzemy sobie turystyczne gadżety i jedziemy tym motocyklem, tym samym motocyklem w trasę. No i właśnie, razem z motocyklem na wyposażeniu standardowym dostajemy dwa kufry szybkiego montażu i taką prostą, niewielką owiewkę. Owiewkę już mamy. Założenie owiewki tych dwóch kuferków plastikowych zajęło mi, nie wiem, 2-3, może 4 minuty. Aczkolwiek robiłem to tak długo, dlatego że robiłem to po raz pierwszy. Jeszcze nie do końca wiedziałem, jak działa system zapięć. Przy odrobinie wprawy pewnie można to zrobić w kilkanaście sekund. Skoro już wyposażyliśmy nasz lansowóz w typowo turystyczne atrybuty, no to bierzemy Harego na przejażdżkę i jedziemy gdzieś za miasto. Uciekamy stąd. Jeśli chodzi o tę akcesoryjną owiewkę, no to po pierwsze trzeba przyznać, że dodaje stylu. Naprawdę świetnie wygląda. Po drugie, system montażu jest absolutnie genialny. Dwa zatrzaski, dwa ruchy, no dobra, może trzy, dobra, może cztery. Zrobiłem to jakoś niezgrabnie, ale zdjęcie jej to tak naprawdę chwila. Jeżeli chodzi o
poprawę aerodynamiki, no to tutaj cudów nie ma się co spodziewać. To nie jest szyba, tylko owiewka, więc tę aerodynamikę troszeczkę poprawia, ale jeśli ktoś nie lubi za dużo wiatru we włosach, to i tak będzie musiał pomyśleć o wyższej akcesoryjnej szybie. Jeśli chodzi o doczepiane kufry, no to trzeba przyznać, że chłopaki na nich nie przyoszczędzili. W środku znalazło się nawet miejsce na hydrauliczne siłowniki. A jeśli spodobał Wam się ten zgrabny bagażnik z małym, dyskretnym oparciem, no to mam złą wiadomość. Otóż nie jest on na wyposażeniu standardowym, to już jest coś z gamy akcesoriów, za to trzeba dopłacić. Na początku już ustaliliśmy, że ta nazwa Sport Glide jest trochę nietrafiona, no bo skąd sport w Harleju? Dlatego zastanawiam się, jak inaczej nazwałbym ten motocykl, no i chyba już wiem. Nazwałbym go po prostu Multiglide'em, w związku z tym, że jest taki troszeczkę multifunkcjonalny, trochę stylowy do lansu, trochę do turystyki, może nie takiej dalekiej, europejskiej, ale takiej na pewno krajoznawczej, weekendowej, no to już jak najbardziej, więc Multiglide bardziej by do tego motocykla pasowało.